Witam w kolejnym filmie poświęconym w całości spółkom prawa handlowego, a konkretnie zmianom, jakie od 2020 roku zostały i mają być wprowadzone. Zapraszam. Pierwszą zmianą, o której dziś opowiem, jest zmiana, która weszła w życie od 1 stycznia 2020 roku, to jest już obowiązująca. Spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne mają obowiązek prowadzenia własnych stron internetowych. Na stronach, w miejscach wydzielonych do komunikacji z akcjonariuszami zamieszczane są ogłoszenia wymagane przez prawo i statuty. Ponadto strona podlega obowiązkowemu ujawnieniu w KRS. Kolejna zmiana dotyczy dematerializacji akcji, czyli zmiany akcji z dokumentu wersji papierowej do wersji zapisu w systemie teleinformatycznym. Dotyczyć będzie akcji to na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, które nie podlegają obowiązkowej dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Od 1 marca 2020 roku wprowadzony zostaje do polskiego prawa nowy typ spółki, to jest prosta spółka akcyjna. O tym więcej mówię w filmie poświęconym temu typowi spółki, link zamieszczam poniżej w komentarzu. Ponadto w tym samym czasie wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących przekształcenia spółek prawa handlowego. W świetle obecnych przepisów obowiązuje domniemanie nieuczestniczenia w spółce przekształconej przez wspólników lub akcjonariuszy spółki przekształcanej, w zależności czy to spółka z o.o. czy za akcyjne. Osoby te muszą złożyć stosowne oświadczenie. Od marca wspólnicy spółki przekształcają stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Wyjątek od tej zasady będzie uregulowany w artykule 576 z indeksem 1 kodeksu spółek handlowych i będzie dotyczył jedynie transformacji spółki kapitałowej w osobową, a więc spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę np. komandytową. Nowością w przepisach dotyczących przekształcenia będzie też to tak zwane prawo korporacyjnego wyjścia. Zgodnie z nim wspólnik, który zagłosuje przeciwko uchwale o przekształceniu spółki kapitałowej, na przykład w osobowej, na przykład przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w komandytową, może żądać odkupu udziałów w takim przypadku udziałów bądź akcji, jeżeli przekształcamy spółkę akcyjną, w spółce przekształcanej. Zniesiony został obowiązek również badania biegłego rewidenta planu przekształcenia w spółkę handlową z wyłączeniem przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną. Dotychczas opinia biegłego była stałym elementem przekształcenia, który również znacznie powiększał koszty takiego przekształcenia. Zmiana, która również wejdzie w życie od 1 marca 2020 roku, to elektroniczne wnioski do KRS, czyli sądu rejestrowego. Co to oznacza? Od tego momentu wnioski o wpis składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Postępowanie przed sądem ma być prowadzone w wersji elektronicznej i w taki sposób mają być również wydawane postanowienia w sprawie. Wnioski złożone z pominięciem tej wersji będą podlegały zwrotowi. Dokumenty, które stanowią załącznik do wniosku o wpis, takie jak jakieś oświadczenia, uchwały, dotychczas sporządzane i składane były w wersji papierowej. Od marca nadal można sporządzić je w takiej wersji, ale do wniosku dołączyć trzeba odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym albo elektroniczne kopie tych dokumentów. Do wniosku złożonego przez pełnomocnika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pełnomocnik dołącza również pełnomocnictwo lub jego oryginał. Oryginał dokumentu lub jego odpis lub wyciąg poświadczono-urzędowy przesyła się do urzędu rejestrowego w terminie 3 dni od dnia złożenia pisma. Od marca do spółek wpisanych już w KRS będzie stosować się również prowadzenie wersji elektronicznej dokumentacji. Nadal każdy będzie miał prawo je przeglądać, w tym również w internecie. Podmioty podlegające
PiS-owi wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych, zawodowych i fundacji będą mogły korzystać z możliwości złożenia wniosku. Temat tych zmian. Powiem jeszcze o zmianie, która ma wejść od grudnia 2020 roku, więc jest jeszcze troszeczkę czasu. Przesunięto ten termin. Chodzi o utworzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Stanowić on będzie źródło informacji o podmiotach niewypłacalnych bądź zagrożonych niewypłacalnością lub podmiotach, wobec których umorzono bezskutecznie egzekucję. Rejestr ten od strony technicznej ma przyczynić się do przyspieszenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. To już wszystko na dziś. Zapraszam na kolejny film na Instagrama i Facebooka.